witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Hej, dzisiaj jak zwykle, często lubię zmieniać ustawienia mikrofonu. Dzisiaj znowu eksperymentalne ustawienie mikrofonu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym bądź razie mamy do rozpisania drzeweczko. A ile tych punktów? Wow, 14. Co mi brakowało ostatnio? Że tak powiem. Majka prawie jest. Okej, na maksa. A to dysza, nie myjka. Zwiększona pojemność zbiornika. O, to by było dobre. To jest co? Zwiększona pojemność zbiornika. Też dobre. Możesz nosić myjkę ciśnieniową na plecach. I się przesuwaj z nią. Nie no, wyczes. Zwiększała wszystkie statystyki o 65% w tym zużycie wody. Aha. To powiedzmy, że na razie nie. Ale kurde, z myjką na plecach? Niesamowite. Więcej śmieci. Zwiększony zasięg. Zwiększa zasięg wykrywania śmieci. To znaczy co? Bateria to mi niepotrzebne. We wszystkich kierunkach. Lampa UV. To też dobre. I tylko minus jeden. To bym wziął. W sumie i tak jakoś... Nie no, w sumie tak. No, nakierowywało się. Woda. Możesz wlać do wiadra trzy środki. To raczej nie. Więcej... Nie no, więcej wody to chyba nie. Detergent, który zwiększa obszar mycia o 30%. Co prawda rzadko używam tych detergentów, ale... Zapewnia nieograniczoną liczbę użycia środków czyszczących. Kuźka wodna. To jest dobre. Można lać i lać. Czas trwania. Okej, to... Plamy słabną 25% szybciej. Drabina. Która pomaga dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Kurkę wodna. Zmniejsza czas odnowienia. Dobra, to bym wziął. I weźmy tą drabinę. I tyle. I mamy gdzieś jeszcze jeden punkt do wydania. Ktoś chętny? Detergent. Dobra, weźmy to. Ejejej, dobra. No idziemy. Drzewko, to moje kochane. Brak zadań, idź spać. Dobra, chodźmy spać zatem. Serio? Wychodzimy na robotę, wracamy. Jest jakby czyściej. Pies posprzątał? O co chodzi? Don't worry, Dexter. Ladies are more into good boys. Dexter. Ale muszę przyznać, że ten dywan wygląda jak u mnie w dużym pokoju. Iście PRL-owski. Nie no, chyba sami siebie nie będziemy okradać, ale by było ciekawie. Dobra, zobaczmy. To się zmienia w ogóle? Nie, ale jakoś tak czysto jest. Nie pamiętam, żebym jak wychodził do roboty, to było tak czysto. I można ten. Sama muszę przestawiać meble. dobra, bo marnuję czas, ale... No, jest jakby czyściej. Ktoś nam posprzątał? Kiedy? Dobra, idziemy do wyrka. Tak. Tak, tak. Babe, we're almost done. Are you ready? Not yet. Something's wrong. Kot jest. Try turning it on and off. Yes, I can try.
try for yourself. Oh, that's strange. It usually works for me. God, just shut up. Try another one. Co tu się dzieje? No tak półek to się chyba nie przebija. Co tam, Dexter, powiesz? Daddy's working for a mob boss, but you're still a good boy. Te. A to złota porada komputerowca. Próbowałeś włączyć i wyłączyć? Dobra, telefon dzwoni, trzeba odebrać od szefa. Nie wiem, czym on telefon zostawia na blacie w kuchni. You need to clean up the dead rat, Tyler. One small apartment, just a few bodies. Go to his place, tidy it up, and that's it. That fool and his normal girlfriend hosted a conspiracy meeting against me. Now at least I'm done for good with this normal shit. For fuck's sake, Tyler. You of all people should have known that this guy wouldn't let it pass. Nie przepuści, dobra. Tu mamy 7 minut, a jeszcze ten. Kurde, ja bym to wywalił. Stresuje mnie ten manekin. A szkoda, że nie możemy sobie sami taśmy puszczać. Ej, dobra. Siadajmy do kompa. Problemy ze szczurami. Okazało się, że jesteś. Że jakieś resztki nomadów próbowały wypełnić swoją ostatnią wolę i zemścić się na mnie. Żałosne dranie. W każdym razie ja dorwałem ich pierwszy, jak zawsze. Ten głupi szczur Tyler próbował zaimponować jakiejś byłej dzipce nomadów i mnie zdradzić. Nawet zaprosił tych gości na tajne spotkanie, na którym miał się do nich przyłączyć i mnie wydymać. Gdy się o tym dowiedziałem, wysłałem swoich ludzi, żeby popsuli im zabawę. W końcu są załatwieni na dobre. Liczba ciał 5, wielkość lokacji 1 z 4, jedyne 8 tysięcy. Okej. Okay. Tyler, co słychać, panie Kowalski? Widzisz, ostatnio dużo myślałem o przyszłości. To trochę szalone, bo wszystko zaczęło się poprawiać. Odkąd uratowałeś mnie z tej sytuacji z Robem, ludzie w gangu naprawdę mnie teraz szanują i czuję, że całe moje życie zmieni się o 180 stopni. No na pewno. Mam wiele planów. Myślę nawet o założeniu własnego biznesu w przyszłości. Znajdź sobie trochę wolnego czasu, a opowiem ci o szczegóły osobiście. Jim może być trochę szalony, ale jest cholernie dobry dla swoich lojalnych ludzi. A ja jestem najbardziej lojalny, najlepszy gangsta w historii. On też dobrze o tobie mówi, więc chyba jesteśmy na tej samej stronie. Haha, ale na wszelki wypadek daj mi znać, jeśli mogę ci w czymś pomóc. No cóż, drogi Tylerze, biznesmenie. Ej, zapomniałem zaakceptować. Idziemy zatem do pracy, godzina 21.37, widziałem tam na zegarze, więc udajemy się do samochodu i lecimy z misją. O! Aha. Czy nie ładujemy na pakiet, tylko będziemy ładować do wózka? Czyli będzie jakaś akcja w mieszkaniu tylko. No dobra. 8 tysięcy. No to nie za dużo, że tak powiem. Płacą dzisiaj. No ale też
małe pomieszczenie niby. Zobaczymy, czy wszystkie znajdźki znajdę. It'll be a long night. Ej, Stefan, żeby tak nie było. Rozdział 7. Ogień sojuszniczy. Tyler was a grown man making his own decisions. There was nothing more I could do to save him. But was that death truly necessary? Widzę, że ma ten plakacik z żołnierzami. Partere. Serio? I'm not done yet. W sensie, mała lokacja, a mamy parter. Przynajmniej nie muszę śmigać jak w poprzednim zadaniu, nie wiem, 100 km przez cały park, żeby wrzucić cokolwiek. No dobra, tradycyjnie wyciągamy zatem lampkę. Takowoż. To ja to kupiłem? Ja chciałem tą UV kupić. Halo. To jest UV? To była UV? No bo to jest zwykła. Jak to się zmienia w obrębie jednego tego? To jest UV. Okej. To ona nie świeciła mi nigdy naokoło? Mi też nie chyba ten. Pomyliłem. To jeszcze nie nadaje do niczego? Że mam to uderzyć tylko? Dobra, mamy kota. Bez kota to nie robota. Nie wiem, za co się wziąłeś. Przeczytajmy. Drogi panie Nowak, w związku z pana ostatnim zgłoszeniem właśnie znaleźliśmy idealne mieszkanie dla pana i pana uroczej dziewczyny. Ma dużą kuchnię, jedną łazienkę, dwa pokoje i balkon. Znajduje się w cichej dzielnicy. Mieszkalne jest dobrym połączeniem komunikacyjnym i sklepami w pobliżu. Chętnie oprowadzę pana przed ewentualnym podpisaniem umowy kupna nieruchomości. Wszystko mieści się w omówionym budżecie. Weren't you, Tyler? No chciał. Mnie to bardziej... Nie, no dobra. Trzeba by wodę znaleźć. Może tam jest ta kuchnia. Łazienka. Aha. O, człowieku. O, tu widzę coś. Czy nie widzę czegoś? $100. Nie wiem, jeżeli to będzie gdzieś ten, takie trzypokojowe, to postaram się każdy karton przestawić i sprawdzić, czy ta, czy czegoś nie. Jak tu mam na plecy założyć? Użyj. A, w ten sposób, okej. Okay. To idziemy, czuję się teraz jak ten, jak pogromca duchów. Ghostbusters. Dobra, widzę, że dużo tutaj naboi i coś. Dobra, mamy pierwsze ciało. Ona próbuje się dostać do łazienki po wodę. Wiecie jak jest. Kurde, jak to mogło się tak rozbryzgać? Fajnie. Dobra. To z której możesz otworzyć? W takim wypadku. Chyba, że muszę śmieci zebrać, no nie wiem. It won't budge. I have to go around. Ty, Stefan. Aha, jak ja to zdjąłem, to rzuciłem. No dobra, człowiek się uczy całe życie. Dawaj mi też szkło, kobieto. No. Co za ten.
czy my śmietnik powiększyliśmy? Bo już nie pamiętam. They spared no bullet. Zbieraj śmieci, zbieraj. Can't pick up anything with a full bag. Aha, pełna torba, pełna torba. To jak ja mam się dostać do tej wody? Przez balkon? Zaraz, to tak, to tak. Trzeba pójść śladami kota. Kot, kot. No super. Dobra, panie Kowalski, pizza. Ciekawe, czy dobra. Da się zjeść? Nie. Ajajaj, co mam zrobić, biedne? Ciekawe, po co gaśnica? Dobra, to weźmy. It wasn't the best time for snacks. Pierwszą osobę zanieśmy. Gąbkę ma wodę, ma, dobra. Gdzie to się stawia? Tutaj. Okej. Okay. Nie, pozmywam co mogę i ten. I lecę dalej, się dostać do kraniku. Kurde, ciężkie zabrudzenia. Trzeba by tą maszynę postawić, co tak gada. Nienawidzę jej za to gadanie. O, to. Boiler. Co, najpierw trzeba dół postawić? Czy jak? Dobra. Okej. I need to open it from the other side. Interakcja. Piwo, hummus, gofry, lody. 5 sztuk lodów, kurde człowieku. Loda bym zjadł. Dobra. Grzebanie po szufladach. Bo czemu nie? Proszę bardzo. Natomiast kombinować, jak się dostać do wody, to ja po szufladach grzebię. Tu coś jest ciekawego? Tam coś jest drugiego mojemu sercu. Okej. Okay. $700, panie. Majątek. A tutaj? W śmieciach nic nie ma. Zaraz się okaże, że w ten sposób właśnie przeoczam niektóre skarbki jakieś. Co prawda myślałem, że to jakieś alko. Piwko w szufladzie się trzyma, w lodówce się trzyma, człowieku. Jedzenia dla, karma dla kota, $300 z rybami, super. Serio? Paprykę czerwoną? To się w lodówce powinno trzymać. Co za ludzie. Tu coś jest? Zacznę mieć kawiczy, czy może być coś, nie wiem, na górze ukrytego. Dobra, tak czy siak, chodź tutaj. Bierzemy to. Musimy się dostać jakoś do tej wody, no. Tylko jak? Śladów chyba nie zostawiamy, więc przynajmniej tyle dobrze. Chyba nie zostawiamy.
co taką umiejętność wykupiłem. O, fotel gamingowy. Dobra. Czy tak dosyć nietypowo zaczniemy? Bo trzeba się tu dostać. Nie no, jeżeli to jest mały pokój, to on daj zdrowia. Czyli kibelek był zamknięty od środka. Dobra. O, co tu mamy? Dowód rzeczowy? W ciąży była pewnie. Czy jak? Bo ja to się nie znam. Nie no, dwie kreski w ciąży. Okej. To fajnie, fajnie. Pierścionek. Im się już nie przyda. I znowu, nie mogę się przyzwyczaić, że to na plecach noszę i ten. I to ciągle ten. Tak zwalam. Dobra, tak czy siak. Mamy w końcu to, co chciałem. Kosz na śmieci, kolego. A, upierdliwe jest to zbieranie tych pojedynczych łusek. Za mało mi płacą chyba. Dobra. Sorry, Tyler. This isn't the kind of trouble I can get you out of. Tak ta. Dobra. Who knows? If I won't end up like that one day. O, proszę bardzo. I takie rzeczy się przeocza. Muszę chyba częściej używać. Serio? Tutaj się kradnie? Człowieku. Jeszcze powinno być tak, że to co ukradniemy też powinniśmy się przeciążać. I też gdzieś odkładać. Ślady kota. Czemu tak marnie mi to idzie? Że jedno uderzenie to chyba trzeba mopa wziąć. Tego się nie da po... O, super. Na lustrze. A my jesteśmy wampirem, bo nas nie widać. Dobra, co mam z tym zrobić? Siekierka? Czy jak? Gdzie my mamy siekierę? Kurka wodna, no ja to... Narzędzia jakieś dodatkowe, no. No fajnie. Jakie mam wybierać, jak mam pod jednym czymś więcej? Ulala, ale to trzeba się na ten... na uderzać. Dobra. To by było chyba tyle. Człowieku, chcę kosz na śmieci. Już przepełnione. To leć. Już pełen. Ciekawe, jak my niby to robimy, że śladów nie zostawiamy. Tak zakładam, nie? Bo chodzimy i co? Chociaż może jest coś... Nie no. Chyba nie zostawiamy. Działa ta umiejętność jednak. Dobra rzecz. No dajesz, dajesz. Już pełen jesteś. Aj, śmieci, śmieci, śmieci. To co nie wejdzie do worka, tak? Dobra, kolejny dowód rzeczowy, zapewne.
cudownie. Bardzo fajnie, że to jest to pod ręką. Kiedy musiałbym potem te worki nosić gdzieś. Bez sensu. Dobra, chyba trzeba wynieść zaraz kolejnego delikwenta. Jakoś pozbieram ile mogę. Skoro mogę chodzić po tym samym terenie, to gites. Na serio. Dobra, jedna łuska mniej. Kuźwa, no. To jest wielgachne. Dobra, skupmy się na razie na... Ej! Na tym jednym pokoju dzisiaj i przedpokoju i ewentualnie łazience. Myślę, że będzie gites. Dobra, to trzeba niestety pociaporkować. Się naprzewijam teraz. Dobra. Ciaporek działa. Co tu jeszcze? Trzeba by pociaporkować. Tyle? Okej. Dobra. Ajajajajajaj. A gdzie ja zostawiłem Majkę? It's time to leave. The movie night is over. Halo? Gdzie ja tą Majkę zostawiłem? Tutaj? Te. Dobra, tam mamy to. To mamy to. Weźmy tak. No nie to chciałem. Chciałem użyć. Zróbmy przynajmniej jedną rzecz. Łazienkę. Najlepsze, że wszędzie kot był. Pytanie, gdzie kot jest? Znowu wybiegnie na koniec i mi wszystko ten rozwali. Kolega. Oby nie. Okej. Jak mam teraz ten... To odłożyć. tak po prostu? Nie wiem, dziwne. A dobra, już wiem. Zobaczmy, jak detergenty działają. Okej. Łazienka, a to całe mieszkanie Taylora. Czy tu jakiś skarbek jest? Oczywiście. Czy jak coś jest w pudełku, to ja tego nie widzę, bo to przewrócę i będzie. Piłeczka. Dobra, idziemy dalej zatem. Chyba łuskę zostawiam tam. Ta.
Chodź tu łusko, potem będę cię szukał godzinami. A to co, urna babci? O, kaseta jest. Czemu ja nie widziałem? Ale lipa. No potem się dziwię, że czegoś nie znajduję. Mogłoby coś w wieczniku być na przykład. O nie! To jeszcze nie koniec. Chodź, Stefan. Nie zauważyłem. Zapomniałem albo nie zauważyłem. Okej. Chyba Gites. Że to jest zrobione. Ciekawe, po co ta gaśnica? No dobra, ale no w sumie kuchnia. Dobra, użyjmy tego. Dalej. Ej, co tu mamy? Głośnik jakiś, dobra. Kotek. Pierdliwie się to ten ściera. Zmywa po tym kocie. Dobra. No dobra. Już mam to ustrojstwo na plecach, tu lecimy. Chociaż to bardziej do ścian powinno być, mi się wydaje. A mopem powinniśmy podłogę ścierać. Perkusja reaguje. To gąbką zetrę. Co tu mamy jeszcze? O, kasiorka jakaś. Nie kasiorka, ale to waro normalnie. Monitor wyczyszczony, proszę bardzo. Kto powiedział, że to ma działać? Kolejny jakiś... streamer? Trzeba uważać. Niebezpieczny ten zawód jest. Czy te hobby, no nie. Dobra. Kolejne głośniki. Ale głośniki fajne ma. Miał. Sobie poszedł gdzieś. Bo przynajmniej tu był. Zmień dyszę. Jest okej? Okay. Nie okej? Okay. Okej. Okay. Zamknijmy, żeby już nie wrócił. Bierzemy telefon. A co z tobą, stary? Ogarniam teraz swoje życie. Co masz na myśli? Znalazłem nową pracę, normalną pracę. Czas iść dalej. Ty, normalna praca. Jasne. Okay. No co, no nikt nie wierzył. Ludzie się nie zmieniają. O ja pierdziu, ile tego jest. Bongos. Dobra, chyba trzeba ten... lampkę przynieść. Bo tu nic nie widzę. Tu zakładamy, że jest okej. Okay. To aż tutaj stanęło i ten tak poleciało daleko. Okej. Okay. Dobra. It won't move like this.
Aha, bo co? Ci to przeszkadza? Tutaj ma ten podkładkę, żeby mu ten fotel nie rysował podłogi. Dobra rzecz. Chodź tu foteliku tutaj na razie. Bo nie wiem co przeszkadza, może ten monitor. Something is blocking the way. Nie wiem co ci blokuje, Stefan. O, proszę bardzo, ale Jacko. Głośniki gdzieś widziałem chyba. Może w drugim pokoju? Dobra, nieważne. Podusie poustawiajmy. Bongos poleciał. On ma stać gdzieś? Ma. Proszę bardzo. Zasłużone miejsce. Tu coś mi się zaświeciło, że mogę zajumać. Dziękuję. A, bo to taki projektor by bardziej. Okej, okay, rozumiem. Strasznie urywa ten. Tą muzykę tak jakby w pewnym momencie i restartuje. Słabe. O, tu jest. Głośniczek. Proszę bardzo. A to gdzie miał stać? Tutaj. Tak? Możliwe. No wtedy się nachodzi z tym krzesłem, które miał stać pewnie tutaj dokładnie. Proszę bardzo, to trzeba chyba wyczyścić. Dobra. W teorii fotel jest. There. No one will even notice. Proszę bardzo. Chipsy. Proszę bardzo. Kurde no, co ja z tym fotelem zrobię? Widzę, że fotel breakdance'a tańczy. I na nowo te poduszki ustawiam. Widocznie lubię to. Dobra. Jest komplecik, elegancko. Dużo tej wody zostało, nic nie zostało prawie. Tak, lampę potrąciłem, bo czemu nie? W sumie to... Nie no, dobra, muszę używać tego kosza na śmieci, bo... Co ta woda tu robi? Ciekawego. Dobra, muszę postawić to główienko jednak. Bo nie widzę. I lecimy z koksem. Też to światełko dziwnie działa. Raz świeci, raz nie świeci. Jest oczyszczone. Okej. Okay. Lecimy dalej. A to monitor to chyba wolę już ten. Inaczej. Chodźmy tędy bliżej. Kurde, pieniądze leżą, tylko trzeba się schylić. Kartka. Proszę, nie
niczego nie dotykaj. Mam już dość ciągłej wymiany strun, a musimy oszczędzać. Kocham cię, Trish. Sza. Seems to have liked music, but I guess music didn't like him back. I can't put it back like that. Tak, no, musisz oczyścić najpierw. Sorry, Paul. This was out of my control. I hope at least you're reunited with your son now. To zaglądałem? Oczywiście, że nie. Pamiętam, że w którejś misji był ten naszyjnik czy coś pod poduszką na łóżku. Też trzeba uważać. Dobra, szedłem po wodę i oczywiście... No dobra, weźmy ją. Nowhere to run, nowhere to hide. Jak już jestem. Czyli w ostatnim pokoju będzie jeszcze jedna osoba i tyle. Okay. Zastanawiam się, czy te kubki należą do śmieci? Tak. Ojoj, takie ślady tu zostawiłem? Niedobrze. Jest okej. Dobra. Idziemy, panie mopie. Hej, mopo, mop. Dobra, czyli rozumiem, że to śmieci są. Kolejne śmieci, to widzę jakieś dobra. W szafce też coś widziałem. Chyba. Nic nie widziałem? Tu na górze... Co to jest? Po co miałoby mi się to przydać? Nie wiem. Tutaj patrzyłem? Już nie pamiętam. Zegar? W szufladzie? Czyli co, ty jesteś, panie Bęben, nie na miejscu byłeś? Nie, no jesteś na miejscu. O, ja cię... Jestem dzisiaj zakręcony jak ten. Dobra. Grzejnik jest chyba okej. Okay. Strzałki, ciekawe czy coś z tymi strzałkami się nie robi. Monitor. Kurde, trzy monitory. To nawet ja tylu nie mam. Ale wiecie, to są zawodowcy. Nie to, co ja. Nic tu ciekawego nie ma? Tego nie można? Można. Jakiś faksik, zaraz poczytamy. Podnieś. Kuziwa, Stefan. Brawo. Podniosłem. Najgorzej, że tego się nie da, ten. O, podusia? Dlaczego? Dobra, jak już przewróciłem, postawmy to. Tutaj, dobra. Nie pamiętam, czy przewalałem, czy nie.
kolejne strzałki. I co to niby było? No ale to pokazuje, że nie zaglądałem. Listwy przeciwprzepięciowe. Bardzo przydatne rzeczy. Tutaj nic nie ma. Piłka nie stanowi problemu dla otwarcia szuflady. O, astronauta, normalnie. Cudownie. Dzisiaj tak się sprząta. To jak z Call of Duty, właśnie Call of Duty chyba jakąś premierę będzie miała niedługo. Dobra, kolejny kubek tu został. To są jakieś śmieci. Nie wiem po co ja te kubki zbieram, ale jak widzę to już wezmę. Mopa, bo nie robota. W sumie tak mało tych detergentów zużywam. Masz. I jademy. Chociaż chyba dywan to pamiętam raczej z tego. Gąbką. Zobaczmy. Jakoś lepiej idzie tą gąbką, tylko mniejszy obszar jest. No ale cóż. Lepsze, że zaraz godzina odcinka niedługo minie. A jak je zrobiłem? I weź tu człowieku. Nie da rady ten się wyrobić z jednym odcinkiem. Znaczy, jednocześnie nie jeden odcinek. W moim wykonaniu, niestety. Co za kot? Nienawidzę. Znaczy, koty lubię. Jak przyjdę do kogoś. U siebie bym chyba kota nie... No nie wiem, nie wiem. Z kotem jest to, że... Może wskoczyć wszędzie. Wszystko zwala. Jeszcze zależy jaki kot, ale... No zawsze sobie tak wyobrażam. A, jedna podusia jeszcze została. I tu tak... Tu taki towar tu leży, człowieku. Ja to przeoczyłem. Niedobrze. Czego ja to jeszcze... Aha. Chodź tutaj. Tu patrzyłem, nie? Patrzyłem. Gąbkę muszę wziąć. Weźmy te drzwi. Jak już będą piękne. Co ja chciałem? A, to przeczytać. Złota era Sudoku. Okej. Okay. Dobra, gąbka. Przynajmniej gąbką nie pozwalamy nic. Tylko weź traw tą gąbką. Bo w tym momencie by się rzeczywiście dwie gąbki w dłoni przydały. Dobra. To idzie tam. Okej. To myślę, że już resztę damy radę. Tem wytegować tym. Nie chcę się gąbkować. Nie mów, że fotel się przesunął.
jednak się przesunął, no. Super. Trzeba będzie go poprawić i wszystkie poduszki mi pewnie znowu pospadają. Mega. Ty kucasz, Stefan, jakoś kucasz. Czyli taka nauczka na przyszłość. Zanim się wszystko ten poustawia, to trzeba pod tym pozmywać. Jak widać, kolejne poduszki mi się poprzesuwały. Pewnie ten fotel też mi się przesunie. Już mi się przesunął. Dobra, skończyła się woda. Zróbmy rzut kontrolowany tutaj. Co to było? Nie wiem, niech to leży tutaj. Aj, tam. Super. Miałem gąbkę wziąć. Światełko by mi się przydało. Chodź, to światełko. Ty moje. W tunelu. Dziękuję. Ta, tu gdzie nie trzeba, to wziąłem gąbkę. Super. Dobra, wygląda Gites. Tylko teraz trzeba z powrotem wszystko postawić. Looks fine now. Tak, wiem, że fajnie wygląda. Chipsy się rozsypały, bo czemu nie? A i teraz to. Chipsy same przeleciały na ten. Dobra, czyli zakładam, że... Aha. Ktoś rękę. Dobra, wydaje mi się, że tu jeszcze jest ok. 52 minuta. Zobaczmy zatem kawałek tego pokoju. Lampeczko, chodź. Można jeszcze zajrzeć tutaj. Tylko trzeba to najpierw posprzątać. Bo inaczej się szafki nie da przestawić. I oczywiście ślady kota. Na serio, mam takie wrażenie, że gdzieś coś otworzę i mi kot wyskoczy i nabrudzi. Back where it belongs. Gdzie ta lampka? Aha. Czy gdzieś tego kota to nie było? Wszędzie są jego ślady. Jeszcze można zebrać. Pusta farba to nie. Kolejne kartki, kolejne te. Tutaj do zajumania coś. Dobra, w teorii. Jeszcze tutaj. Okej. A, miałem zobaczyć co tutaj ciekawego. Proszę nic. A, no dobra. Podotykaliśmy. You must be Trisha. Tyler talked a lot about you. Trisha.
będziemy mieć już w głowie jedną pozycję. I wish we had met under different circumstances. Tutaj by się przydała siekierka. Jak to się wymienia, żeby była inna rzecz? Ciaporek na przykład. A nie ten. Nie kumam tego. Co mam? Dziewiątkę przytrzymać? Aha. Super. Szkoda, że na padzie tego się nie da zrobić w takim wypadku. To się... Aha. To jest podnóżek. Ja chciałem to ten. No dobra. Kumam czacze. Takie cudo. A lampka gdzie była? Nie wiem gdzie była. Jeszcze. Ale tu widzę, że... Kradniemy. Tu coś jest. Telefon. Day 17 of Sudoku therapy. So... Dyktafon. Yeah, I'm solving Sudokus again. I'm kinda starting to get how it works. My therapist told me that it's good for my mind, but shit is hard! Like, what number am I supposed to type in here? God, you better be right, Doc. Because I am freaking stretching my mind here. But I think I actually feel slightly better. Sudoku therapy. Maybe you should have thought about getting a second opinion on that. First things first, gotta scrub. Sudoku? Czy my coś tutaj mamy? Jakąś zagadkę w tym sudoku? Tak, tak. Cleaning comes before fixing. Aha. Kumam. Wodo, ty moja wodo. Kurde, z każdej strony. Dobra. Cudownie. Szuflady się nie otwierają. Mamy tutaj fotel. Mamy. No taint is safe against me. Okej. Wigwam dla kota. O, widać, że kolejną lampkę się postawi. Cudownie. Jak? Wyczyściłem ten dzbanek? Czy co to był? Chyba ta. Tylko teraz go odłożyć i nie potłuc. By było fajnie. Dobra, zakładam, że jest okej. O, to chyba są śmieci. O, człowieku. Jest śmieć? Nie jest. Może się już przestać kręcić. O, elegancko. A tak czy siak.
to tu nie może być, bo tu lampka zaraz poleci. Ojej, godzina, dobra. Wyczyszczę to, postawię tą lampkę i się żegnamy. Ta gra by była dobra na live'a, mi się wydaje. Spokojna taka. Można by było pogadać. O miejscu zbrodni i takie tam. Chodź, lampko. Jeszcze zerknijmy, może ten pod podusią coś jest. A, nie da się podusi podnieść. To lipka, panie, lipka. Dobra. Czyli tak, to nam zostało do posprzątania. To chyba mamy z głowy i tamten pokój. Jeszcze. I gites. Tylko czy jakiś sekret znalazłem oprócz jednej taśmy? To nie wiem. No nic. Dzięki bardzo zatem za obejrzenie tego odcinka. Na kolejne zapraszam tradycyjnie w kolejny czwartek. No chyba, że jeszcze się uda po drodze coś nagrać w weekend. Zobaczymy. W każdym razie dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.